Cześć, zastanawiacie się, kim jestem? Sam nie wiem. Od jakiegoś roku mieszkam i pracuję w Holandii, w Rotterdamie. Tak się składa, że niedługo będziemy wraz z moją dziewczyną stąd wyjeżdżać, opuszczać to państwo, wracać do Polski. Będzie to czas na nowe przygody. W tych ostatnich chwilach, w tych smutno-radosnych chwilach chciałem pokazać wam jeszcze jakiś spoko coffee shop, bo to ja narkoturysta, więc od tego tu jestem. Na razie w Holandii. Chciałem pokazać wam coffee shop The Grass Priet. Niestety jest on tymczasowo zamknięty, więc wybierzemy się do innego kofika, który znajduje się na Zaudzie. Jest to coffee shop Space. Był to kofik, w którym kupowałem na samym początku jaranie. Było bardzo dobre i były też bardzo dobre ceny. Myślę, że będzie to przydatny film dla tych, którzy przyjdą tutaj, przybędą do Rotterdamu i będą szukali jakiegoś w miarę taniego i dobrego jarania. A więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. No i wydaje mi się, że nie będzie to jakby film tylko o coffee shopie. Pewnie pokażę jakieś tam ostatnie rzeczy z pobytu tutaj. Także tak, mam nadzieję, że się nie zanudzicie. Jeśli się zanudzicie, no to się zanudzicie. No już dajcie mi spokój. Dajcie mi święty spokój. Chcę mieć bardzo święty spokój, więc proszę oglądać i... Nie no, możecie komentować. Ale tylko dobre rzeczy, bo złe to nie, to ja nie lubię. To ja nie lubię bardzo. Chyba, że będziecie chcieli wyzywać mnie jak szmatę. Dobra, dobra, pozwolę wam. Jak tam sobie chcecie. Zmierzamy właśnie do tego kofika. Ciekawe, czy też nie jest zamknięte, ale raczej nie, na Google nic nie pokazywało. Szukamy teraz tramwaju. Dwójki chyba? Chyba dwójki. I jedziemy prosto do tego kofika. Zobaczyć, co tam mają ciekawego do zaoferowania. Tu mamy okolice tego coffee shopu. Na zdrowie. Tam, on znajduje się tam, właśnie tutaj na rogu. Coffee shop Space. Zobaczymy, czy jest nadal tak dobrze jak rok temu. Bo to byłem tam ostatnio gdzieś jakiś rok temu, więc mogło się wiele zmienić, mogło się nie zmienić nic. Sprawdzimy to. Tu jest ten kofik. Wyszliśmy z tego kofika, kupiliśmy Tutti Frutti 1 gram. Zaraz zrobię smell test. No nie, nie pachnie jak Tutti Frutti. Znane nam z kofika Pluto. Także wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić test i porównać to jaranie z jaraniem z kofika Pluto. Jeśli będą mieć jeszcze w ofercie Tutti Frutti, bo oni często je zmieniają, to menu. Dobrze, więc zapraszam na podróż do kolejnego kofika, który już znacie, który już pokazywałem. I przetestujemy to wszystko. No szczerze mówiąc, z tym zapachem się zawiodłem. Ale nie było tych odmian, które kupowałem rok temu. Był taki fajny Golden Haze, był bardzo mocny. A to pachnie jak zwykły shit, ale raczej coś tam będzie działało. Testuję to jakoś, ale fajne będzie to porównanie tej samej niby odmiany. I zobaczycie, jak to wygląda, jaki to jest skam na nazewnictwie odmian. Tak, no to jest często. Zaprezentuję wam, jak to wygląda, tak mniej więcej z bliska. No. Na pewno spróbuję tego Tutti Frutti ze Space'a jako pierwsze, bo to z Pluto jest mi znane i wiem, że jest zajebiste, a... Chciałbym sprawdzić to, czy właśnie dobrze, że polecam ten kofik. Jakiś bieg charytatywny przez centrum Rotterdamu. Zaraz przejdziemy się chyba do Five Guys. Jest tam, za tymi śrubowcami. No więc jesteśmy w Five Guys. Zamówiliśmy dwa cheese'y. Czy będzie dobre, czy nie. Mimo wszystko i tak to zjemy, bo jesteśmy bardzo głodni. Otwórzmy ten shit. Nie wygląda źle. Picie kosztuje 4 euro, ale są darmowe dolewki. Jest wybór 100 różnych rodzajów
napoju, więc to raczej spoko. Za wszystko zapłaciliśmy 29 euro, czyli dwa cheesy, frytki i nielimitowane picie. Tak więc to taka ciekawostka. Amerykańska knajpka w Rotterdamie. Ej, dobra, zjedliśmy zajebiste dodatki. Jest tu ogólnie, nie wiem, z 10 dodatków, które możecie wziąć za darmo. My wzięliśmy ketchup, musztardę, pikle i grillowaną cebulę. Zajebiste. Małe frytki są tak małe, że nie daliśmy rady ich zjeść, bo są przeogromne. Polecam, tak. Jest naprawdę bardzo dobrze. Moi drodzy, kolejny dzień. Kolejne możliwości. Jedziemy do coffee shopu Pluto, aby zakupić tam, jeśli mają oczywiście, Tutti Frutti, odmianę, którą kupiliśmy wczoraj, żeby porównać Tutti Frutti z coffee shopu Space i Tutti Frutti z coffee shopu Pluto. I tym samym pokażę wam, jaka jest różnica i jak często oszukują ludzie na nazwach odmian, że to jest to, a to jest tamto. Chociaż nie powiem, to Tutti Frutti ze Space było bardzo dobre w mocy, tak jak mówiłem, jest to coffee shop godny polecenia, bo mają dosyć dobre jaranie. Także jedziemy do Pluto, jak wszystko zakupię, bo nie będę już wam tego pokazywał, pokazywałem to we wcześniejszych vlogach. Chodzi mi o cały ten kofik, więc do zobaczenia później. Może uda nam się pokazać wam, jak jeżdżą tutaj ludzie, ponieważ jeżdżą jak idioci. Nie chciałem tego wspominać, ale stwierdziłem, no już na zakończenie przygody z Holandią po prostu poopowiadam wam o plusach i minusach, może gdzie nie gdzie. Nie chcę mi się też tak bardzo tego rozkminiać, ale więc no, jednym z tych minusów też już wspominałem o tym, że Holendrzy jeżdżą jak idioci. W sensie nie tylko Holendrzy, mieszkańcy Arabii Holandii jeżdżą jak idioci. A rowerzyści na przykład uważają się za święte krowy i musisz im ustąpić wszędzie, mimo że na przykład nie musisz, ale jednak musisz. Tak, musisz, bo po prostu oni są na rowerze i chuj. Witajcie w owocowej krainie. Udało mi się zakupić 1 gram tutti frutti. Co ciekawe, cena jest ta sama. 10 euro w Space'ie i 10 euro w Pluto. I chyba staniało. Z tego co pamiętam, w Pluto Tutti Frutti było po 11 euro. A teraz smell test. No, i tutaj się nie zawiodłem. Tutaj czuć Tutti Frutti, tutaj czuć owoce. To jaranie jest... No, pokażę je pewnie potem na telefonie, bo z GoPro słabo widać. To jaranie jest o wiele lepszej jakości, jeśli chodzi o przechowywanie. Tamto ze Space'a jest strasznie przesuszone, przez co zapach też jest taki zgniłowaty, ale ostateczny test przejdzie to wszystko później. Jak na razie z tamtego też jestem zadowolony, mimo że zapach nie był zbyt fajny, ale moc była fajna. Była bardzo dobra, więc tak, jeszcze powącham, bo bardzo ładnie pachnie jeszcze raz i możemy wyruszać w dalszą trasę gdzieś w przestworza. Słuchajcie, jeśli chodzi o obsługę w coffee shopie Pluto, stwierdziłem, że powiem to, bo czemu nie? Jest zajebiście chujowa, jest strasznie niemiła. Panowie, którzy tam pracują, są jebanymi gburami. Ja na przykład teraz, jak kupiłem to Tutti Frutti, to gościu nie odezwał się do mnie ani jednym słowem. A przyszedłem, powiedziałem, dzień dobry, poproszę to i to, zapłacę kartą, dziękuję, do widzenia, i nie usłyszałem od gościa ani jednego słowa, nic, nawet nie mruknął, nic, i jest tak za każdym razem. Więc jeśli macie słabe nerwy i wkurza was takie zachowanie, no to będziecie mieć tam ciężko. No ale jaranie jest dobre, jaranie jest zajebiste tam, więc jak chcecie zapalić coś dobrego, to niestety musicie się przemóc przez warstwę gburostwa. Tak, no to jest taki mały mankament w tym kofiku. A teraz zabiorę was na wspaniałą przygodę w poszukiwaniu miejsca parkingowego. To też jest nie lada gratka dla mieszkających ludzi tutaj, żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce parkingowe, gdziekolwiek. Jest niedziela, godzina 10:19.
jedziemy tutaj do takich pobliskich sklepów. Jest tam Lidl, Warszawa, polski sklep, jakieś różne jeszcze duperele. No i zobaczymy jak z miejscem, bo tego też nienawidzę w ogóle. Na przykład my mieszkamy tutaj w Schidan i tutaj w Schidan, w centrum, nigdy przez 8 miesięcy nigdy nie znalazłem wolnego miejsca parkingowego. Nigdy. Jak będzie tutaj, sprawdzimy to. Już wjeżdżamy na alejkę. Już widzę, są porozstawione samochodziki. Tutaj już ktoś, nie wiem, czy wjeżdża, ale musimy dotrzeć bardziej w połowę. Jestem bardzo dobrej nadziei, ale miałem wam popowiadać trochę o minusach i plusach. No, na razie jest więcej minusów niż plusów, ale spokojnie. Jeśli znajdę za pierwszym razem, za pierwszym okrążeniem teraz miejsce parkingowe, nie będzie tak źle. Czyżby nie? No nie. O, proszę państwa, jest jedno miejsce. Jest, udało się. Cudownie. I jakby coś, to ten tutaj sklep na rogu. Warszawa XXL. Jest bardzo fajnym sklepem i ma fajny asortyment, jeśli chodzi o polskie produkty. To taki mały, pozytywny akcent. Do zobaczenia później. Dobra, słuchajcie, tu jest top ten z Pluto, a tu jest resztka tego topa ze Space'a. No, kolor mają podobny. Myślałem, że będzie trochę inaczej. Więc może nie jest aż tak bardzo skamersko, jak myślałem. Chociaż no, ten jest strasznie przesuszony i źle przechowywany. Ten jest o wiele lepszy i ma o wiele lepszy zapach. No, ale to tak, no to takie porównanie. Chciałem dojebać kofiką. Może mi się nie udało trochę, bo serio, nie spodziewałem się, że aż tak podobnie będą wyglądać. Cześć, to znowu ja, wasza Rack TV. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, o którego jakby istnieje, nie mieliście pojęcia na pewno. Ja miałem. To zwykła ulica. A chciałem tylko wam powiedzieć, że jest kolejny dzień tego naszego powrotowo różnego czegoś. I stwierdziłem, że pokażę wam jeszcze jeden kofik, który jest warty uwagi, czyli Pasop w Schidan. Wybierzemy się za chwilę. Pewnie za wiele nie pokażę, bo stoją tam zawsze ochroniarze, a nie chcę z nimi zadzierać, ok? Więc pokażemy to, co można. Oto Fruity Punch za 11 euro, jeszcze go nie testowałem, ale w tym Pasopie też mają zazwyczaj dobre narkotyki, to znaczy dobrą marihuanę. Więc tak, mają tam dobrą marihuanę z plusów, z minusów to na przykład nie mają denaturatu, ale to już chuj. Możecie też jechać ze spokojną głową. Fruity Punch. Pachnie tak nie za fruity, ale moc będzie mieć. Topki są też takie strasznie małe, bo była resztka w tym pudełku i ta babka obierała je do pełnego grama, przez co wydaje się dużo, ale tak naprawdę to jest gram jak każdy inny. Dziś mamy 19 kwietnia, dzień przed świętem palaczy, czyli przed 420. Zakupiłem seaweed. Pachnie, nie wiem dlaczego, ale serio, mógłbym to określić jako morski zapach. A wczorajszy Fruity Punch? Wczorajszy Fruity Punch nie był taki zły. Był nawet dobry. Dobry był, no. A tak z plusów Holandii to na przykład plus Holandii to coffee shopy i marihuana i zioło. To chyba jeden z takich największych plusów. Ej, jeszcze plus to strubwafle, czyli takie wafelki z jakimś takim karmelem w środku. Na słodko z cynamonem. Coś takiego na pewno kojarzycie, jeśli byliście w Holandii, to jedliście takie wafle. W Polsce są coś takiego na podobie, jak macie takie właśnie wafle, które kładziecie na herbatę albo na kawę.
na kubek z kawą lub herbatą i się rozpuszcza tą karmę w środku, no to jest coś takiego. To kolejny solidny plus tego kraju. O właśnie. W Polsce nazywa się to tofinek, nie mylić z tofino, bo mi się tak pomyliło. Właśnie coś takiego. No na pewno jest super szarpkość. Super ostrość. Ostatnie chwile na starym mieszkaniu. Wrzuciłem właśnie zapierać śmieci. Pogoda piękna. Oczywiście zaczęło padać. Tak nas żegna Holandia. Ale to nic, to nic. Ważne, że niedługo Polska. Jesteśmy bardzo stęsknieni. Może trochę zleciało, trochę mi zeszło z montażem tego wszystkiego i tak dalej, bo byliśmy trochę zabiegani. Jest, o ile się nie mylę, 9 maja. Dojechaliśmy cali i zdrowi. Jesteśmy już w Polsce. Jak na razie będzie to koniec serii holenderskiej. Myślę, że nie będzie już jej więcej, ale nie martwcie się, bo to raczej dopiero początek i nie zamierzam jakby kończyć tego wszystkiego. Po prostu musicie dać mi trochę czasu, jakiś, nie wiem, jakiś jeszcze miesiąc i wlecimy z kolejnymi różnymi konopno lifestyle'owymi rzeczami. Tak, chyba to chciałem dodać. Dzięki za odzew, dzięki za jakieś tam komentarze, czy żyję, czy będą jeszcze jakieś filmy. Będą, spokojnie. Mam wiele pomysłów, które zrealizuję. A tymczasem trzymajcie się ciepło, jak zwykle betonowo i be. Beton!